Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Neuroflików. Nie wiem już, który piąty, któryś prawdopodobnie. Tutaj wasi lubieni neuroterapeuci, czyli Maciej Duczyński i Patryk Sobotka. Tak. I dzisiaj wjeżdża na tapetę, na tapet. Temat związany z komunikacją, ustalaniem granic, rozmawianiem z ludźmi, czyli wszystkimi ważnymi rzeczami, które robimy kilka godzin każdego dnia i nikt nie pomyślał, żeby nas tego nauczyć na studiach. Niesamowita historia. Niestety. A jest to turbo ważne, bo właśnie, propos tego, co nas też uczyli na studiach, bo my robiliśmy te same studia, w sensie nawet nie te same, bo z fizjo, tylko w tym samym miejscu i mieliśmy te same zajęcia z psychologii. Tak. Pamiętasz, że uczyliśmy się o tym, jak się nie wypalić zawodowo? Tak. Tak, to ja myślę, że to jest niezłe, ale żeby się nie wypalić zawodowo, to trzeba właśnie było poruszyć ten temat o komunikacji pacjenta z terapeutą. I jestem pewien, że ten odsetek właśnie tego wypalenia byłby dużo mniejszy. Tam było, to nie był odsetek, to były dane, które podawała pani i to nie był odsetek, to była większość osób, która na przestrzeni najbliższych 5 lat wypali się po prostu. To był po prostu już fakt, że z was większość tutaj obecnych wypali się zawodowo. Okej. Okay. Ja mówię, o kurde, to nie brzmi dobrze. Tak. Czyli ta praca fizjo nie jest może taka fajna jednak. Mm-hmm. I rzeczywiście, jak ja bym wylądował w miejscu, do którego przygotowuje uczelnia, czytaj, często właśnie miejsce przychodnia z NFZ-em, przychodnia szpital, to bym pewnie się wypalił zawodowo, gdyż po prostu tam jest dość dużo ograniczeń i moim zdaniem są warunki trudne do pracy. No, nie tylko pod kątem wiadomo, tego, pewnie tak, zależy od miejsca, ale dużo osób niestety na to narzeka. No, niestety, no bo są to miejsca, gdzie też fizjoterapeuci są bardzo potrzebni. Ja myślę, że większość osób powie, że to są trudne warunki, bo oczywiście mogą być fajne, znaczy mogą być rozwojowe, trudne przypadki, zespół interdyscyplinarny, ale na pewno jest kilka elementów, które po prostu są ewidentne poprawy pod tym kątem, że nie wiem, presja czasu albo niskie zarobki. Właśnie chciałem powiedzieć, presja budżetu. Presja budżetu. presja tak. Dyrekcji. Presja... No. No tak. No pacjenci, którzy roszczeniowi przykładowo. O, też może być. No, rodziny na przykład pacjentów wymagających po prostu nie wiadomo czego po trudnych przypadkach, więc temat raczej jest trudny. No, tak. Jeszcze zanim zaczniemy, bo tak, bo to teraz trochę ponarzekaliśmy w sumie, ale mam takie jeszcze miłe dane z dzisiaj, bo Puls Medycyny opublikował chyba dzisiaj, tak? Tak. Widziałeś, że fizjoterapeuci to jest drugi najbardziej cieszący się zaufaniem publicznym w Polsce zawód medyczny. Tak. Jesteśmy zaraz za ratownikami medycznymi. Tak. Jest i tam bardzo mocno przed lekarzami. Bardzo mocno przed lekarzami. No właśnie się zastanawiałem, gdzie tam stomatolodzy są. Jakby w ogóle też chyba nie byli wymienieni. Chyba nie, bo oni są tacy bardzo już, wiesz, te kliniki stomatologiczne. Tak mało kto korzysta z po prostu jakby z... jakby stomatologii jako z ochrony zdrowia. Tylko gdzieś idziesz w prywatny gabinet, jakby usługa już premium. Może i tak. Trochę tak to wygląda. Okej. Okay. W każdym razie tam było jeszcze właśnie trochę danych różnych. Okazuje się, że spośród wszystkich fizjoterapeutów aż 3/4 to są fizjoterapeutki. Tak. Zaskoczyło mnie to trochę, muszę powiedzieć. Myślałem, że jest bliżej połowy, jakieś 60 do 40, więc mnie zaskoczyło, ale patrząc na to, jak to wyglądało na studiach, że jednak większość kobiet studiowała, więc podejrzewam, że to nie tylko mój rocznik był taki. U mnie na roku było mniej więcej właśnie takie 3/4 na 1/4 i to akurat nie byłem zaskoczony, ale się okazuje, że według tych statystyk jesteśmy nadal młodymi fizjoterapeutami, bo średnia wieku dla fizjoterapeutów pracujących to było 38 lat. O! To jeszcze jak się czujesz jako młodziak w fizjoterapii? Super, elegancko. Ja dalej, no oczywiście czuję się młodo, aczkolwiek no już jakby kilkanaście lat praktyki jakby pokazuje. A nadal poniżej średniej. Tak, super, elegancko. Mega cieszę się. I wiesz co, to mi też, jak czytałem właśnie te dane, to przyszło mi na myśl po prostu słowa mojej pacjentki. Kilka lat temu powiedziała, i ona mówi, panie Patryku, jakby, czy fizjoterapia zajmuje się tylko osoby młode? Ja mówię, nie, jakby, mówi, ja spotykam się tylko z młodzieżą, zaraz po studiach, i ja nigdy nie widziałem starego fizjoterapeuty. Chodząc do różnych klinik, po prostu najczęściej to były takie osoby w moim wieku, ja wtedy miałem tam 28-27 lat i mówię, kurde, no rzeczywiście często tak jest, tak? Prywatne gabinety naszych znajomych to są osoby, które po prostu no gdzieś tam jest część osób 30+, ale najczęściej to są właśnie takie osoby gdzieś tam po studiach, a później starzy fizjoterapeuci, nie wiem, giną
Giną w wypadkach? Nie rozumiem, się dzieje. Wypalają się zawodowo. Może, może tak. I są na zasiłku, na rencie. Na... Ale ja też nie wiem, to czy teraz nie przekłamię, ale wydaje mi się, że to spośród czynnych zawodowo fizjoterapeutów średnia jest 38 lat. Więc oni wszyscy gdzieś są. A oni dostają rentę. I dlatego są czynni zawodowo. Nie, bo jakby trzeba być kilka lat nieczynnym. A tak naprawdę statystyki, no tak. Nasz branża jest od niedawna. Może oni tak. Już nie są czynni. Może tak. Nie wiem. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziliśmy w ten sposób. No i wydaje mi się, że to jest, też my możemy mieć takie trochę inną wizję tego, niż to jest naprawdę. Dlatego, że mamy dużo przyjaciół, znajomych, którzy razem z nami studiowali, gdzieś razem z nami teraz też część z nich jest szkoleniowcami, część z nich prowadzi swoje gabinety i tak dalej. Plus no cały czas też mamy dużo styczności z osobami, które się dopiero uczą. Dlatego, że właśnie tutaj na tej sali nas odwiedzają. No tak, bo część osób, która słucha, to nie wie, gdzie my jesteśmy. Jakby co, to jesteśmy na naszej sali szkoleniowej na Europrojekt. Tak, szczególnie widzicie na pewno to, jeżeli jesteście na Spotify albo Apple Podcast. Natomiast tak. Nie, no żartuję, na YouTubie po prostu widać logo w tle. I na tej sali dopiero co wyszli kursanci, gdyż właśnie jesteśmy na kursie masażu tkanek mokich, dzień numer 2. Młodzież, na tym kursie jest młodzież. Tak, zazwyczaj w ogóle na masażu tkanek głębokich raczej ta średnia wieku jest niższa. Troszkę. Tak. I teraz tak, w ogóle dlaczego mówimy o temacie komunikacji? Mówimy to dlatego, że za kamerą siedzi sobie taki Błażej i się okazało, że na neuroklubowym spotkaniu ostatnio ten temat był poruszany. I ja myślę, że też nie był bez powodu poruszany, dlatego że w neuroklubie teraz jest na czasie temat komunikacji, bo Marek Kuś prowadził taki mini challenge, wyzwanie dla ludzi z neuroklubu, żeby po prostu podszkolić umiejętności tego, żeby ci ludzie słuchali, żeby gdzieś wychodzić poza strefę komfortu, tworzyć materiały, edukować tych ludzi. Dużo, na przykład ja widziałem bardzo dużo naszych znajomych i nie tylko kursantów, na przykład ma takie postanowienie, że kurde, w tym roku fajnie byłoby zacząć tworzyć treści na zewnątrz, żeby ten zawód jakby podnosić prestiż jego, wiarygodność jego, więc tworzyć materiały na Facebooku, Instagramie, YouTube, współpracować z innymi firmami, więc ta komunikacja jest potrzebna. Czyli w przyszłym roku w Pulsie Medycyny jesteśmy już na pierwszym miejscu. Nie wiem, z zaufaniem publicznym. Ja bym chciał. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, bo naprawdę poziom fizjoterapii polskiej moim zdaniem jest wysoki. Jest wysoki. Bardzo. To są nawet dane z całego świata, że jest dosyć wysoki u nas. No, fajnie. I będziemy o tym, myślę, że mówili często, więc jak spotkamy się, słuchajcie, na platformie neuroklubowej, to na pewno i luty, i marzec będzie nacisk właśnie na umiejętność rozmawiania, komunikację, właśnie wyznaczanie granic. Z różnych perspektyw treningowych, psychoterapeutycznych, fizjoterapeutycznych, ludzi, którzy pracują strukturalnie, ale też w terapii manualnej, w psychosomatyce, więc to będzie temat, myślę, że mocno tam wertowany, bo umiejętności miękkie są super niedoceniane, ale okazuje się, że w wielu miejscach coraz bardziej większy kładzie się nacisk na tak zwaną i teraz uwaga, inteligencję emocjonalną. I to jest fajne, dlatego że to ma bardzo duży efekt, szczególnie u nas w sytuacji, kiedy my z tymi ludźmi spędzamy dużo czasu, dotykamy ich, komunikujemy ich, motywujemy, potrafimy się postawić w ich, na ich miejscu, żeby teoretycznie móc lepiej do nich dotrzeć, i to wpływa bardzo mocno na efekt terapeutyczny, czy tego chcemy, czy nie. Dokładnie tak, czyli tutaj znowu zahaczamy i trochę o ten wszechogarniający temat efektu placebo między innymi. Ale no właśnie też chciałem zwrócić uwagę na to, że czasami fizjoterapeutom, teraz znowu tak, myślę, że postaram się wypowiedzieć trochę za, może nie za wszystkich, ale za większość, bo po prostu gdzieś czasami takie rozmowy się pojawiają i nawet pojawiają się takie tematy wśród moich znajomych, którzy nie są fizjoterapeutami, ale też w jakiś sposób postrzegają nasz zawód. Nawet o tym też mówiła ostatnio nasza Monika, menadżerka, że my podchodzimy do naszych pacjentów trochę tak mechanicznie. Nie? Ona oczywiście miała na myśli trochę co innego, ale tak to ujęła. No i w związku z tym myślę, że różne zajęcia, które my mamy, powiedzmy na uczelni, uczymy się czegoś i zaczynamy się uczyć
o ludzkim ciele z takiej bardzo mechanicznej, biologicznej perspektywy. Że człowiek składa się z komórek, później z tkanek, później no, tam są różne systemy i uczymy się, że tu mamy serce, naczynia, różne takie rzeczy. No i później przychodzi tej nieszczęsnej psychologii jakiś tam mały blok, z którego nic nie wynika. No i później wychodzimy i czujemy się trochę jak mechanicy w warsztacie. Mhm. Przychodzi pacjent i on nie jest człowiekiem, który do nas przychodzi i cierpi, tylko jest po prostu jakimś zbiorem tkanek i my szukamy tylko densyfikacji, restrykcji, dysfunkcji i po prostu chcemy sobie to naprawić jak w warsztacie mechanicznym, nie? Mhm. Więc dlatego może nam się wydawać, że albo te tkanki miękkie są mniej ważne, no bo musimy mieć duży warsztat techniczny, żeby pomóc temu pacjentowi, żeby go nie bolało, no ale za tym właśnie cały czas gdzieś stoi ten człowiek, tak? Mhm. Więc to, że my potrafimy dobrze zrobić różne techniki, to jest fajne, ale też często zakomunikowanie pacjentowi niektórych rzeczy może zrobić dużo lepszą robotę niż konkretna technika, a czasami zrobić tak złą robotę, że najlepszymi technikami nie jesteśmy w stanie już tego uzyskać. Tak. I trzeba po prostu wiedzieć, co i kiedy, i co można, a czego nie można powiedzieć. Tak. Głównie chodzi o to. Dokładnie tak. Myślę, że moglibyśmy sobie nawet zacząć po prostu od tego tematu, bo on z kolei też bije w obie strony. To może być tak, że pacjenci mają gorsze efekty terapeutyczne, ale my też możemy się właśnie przez to trochę dojeżdżać i właśnie przybliżać do jakiegoś takiego wypalenia zawodowego albo nawet po prostu z jakiegoś braku fanu z naszej pracy, jakby ustalenie tego, gdzie jest kogo rola. Czyli pacjent musi dokładnie wiedzieć, jakie są jego zadania w procesie leczenia, no i gdzie są po prostu te nasze zadania. Więc nie powinno być na pewno czegoś takiego, że pacjent od nas wymaga właśnie takiej opcji full service, a la mechanik, że przyjeżdżam, zostawiam samochód, czyli zostawiam moje ciało i po prostu niech się dzieje, co chce. Mnie to w ogóle nie interesuje, ma być dobrze. Mhm. Ma nie boleć, ma działać, a ja dalej robię, co chcę. Więc o ile jeszcze, znowu nawet właścicielom samochodów, czasami to się już nie mieści w głowie, no bo jakby ktoś jeździł na zaciągniętym hamulcu, to by po prostu wiedział, że jest z nim coś nie tak i że nie powinien tak robić, bo to psuje. A z ciałem jest czasami tak, że wiemy, że coś jest złe, ale jakby spoko, bo ktoś nam może to naprawić. No właśnie, no bo na przykład wiesz, jakby jeżdżąc na jedynce z zaciągniętym ręcznym, nie dziwisz się, że po prostu zatarłeś sobie skrzynię biegów plus hamulec. I nasze ciało też, nasze ciało w ogóle, nasze zdrowie też jakby wymaga pewnych procedur, które są jakby takim minimum dbania o niego. Choćby to, że codziennie wieczorem będę się regenerował i będę spał od 6 do 8 godzin. I po prostu koniec. Tak samo jak co 10 tysięcy kilometrów zmieniasz olej. I po prostu nie zmieniasz oleju, po prostu zacierasz cylindry, tam tłoki czy cokolwiek innego. I to jest, wiesz, koniec. Jakby nikt tego nie neguje. Że tyle i tyle aktywności jest potrzebne, tyle i tyle wody, tak samo wiesz, jakby tyle i tyle oleju, no nie? Tyle i tyle benzyny potrzebujesz, żeby przejechać dany ten. Żeby przeżyć cały dzień, potrzebujesz na przykład tyle i tyle nawodnienia. I wiesz, to minus jest taki, bo po prostu jakby wydaje mi się, że my się też nie psujemy w taki standardowy sposób, bo jak nie dolejesz oleju, to się wydarzy rzecz X, a później Y, a później Z, no nie? A jak po prostu nie zadbasz o sen, to może się wydarzyć X, a może się wydarzyć Y, a może się dużo nic nie wydarzyć, a później wydarzyć wszystkie trzy naraz. Tak, i w dodatku to może być tak odroczone w czasie, bo mamy tak duże te zdolności czasami kompensacyjne, zwłaszcza jak jesteśmy jeszcze w takim młodszym wieku, to mamy tryb nieśmiertelności. To ostatnio jeden z moich pacjentów to właśnie też o tym powiedział, że musiał sobie trochę rzeczy po prostu przemyśleć dotyczących swojego zdrowia. Bo pewnie pić alkohol. Między innymi, ale jakby nie tylko. On jakby sam zwrócił uwagę na to, że miał różne nawyki właśnie związane również ze snem, z brakiem aktywności fizycznej i z różnego rodzaju imprezami i że właśnie miał tryb nieśmiertelności i w pewnym momencie on mu się skończył, ale to parę lat w takim trybie sobie gdzieś tam żył. Więc łatwo było przyzwyczaić się do tego, że jest spoko i że tak można się dobrze bawić cały czas. Mhm. Aż do pewnego momentu, kiedy posypało się tak dużo rzeczy, no że trzeba było po prostu gdzieś tam sobie to życie trochę przewartościować. Dla mnie są najtrudniejsi pacjenci, którzy po prostu bardzo dużo rzeczy robią źle, po prostu nie dbając o siebie, i funkcjonują nieźle, znaczy dlatego, że oni też nie wiedzą, jak mogą funkcjonować dobrze. Nie, po prostu funkcjonują jakoś i dla nich to jest okej, okay, dla nich to jest po prostu więcej nie potrzebują i w pewnym momencie to nie jest jakby taka, wiesz, krzywa, że powoli się coś dzieje, tylko jest taki pist. Mhm.
i koniec, i szpital, no nie? I z nimi się pracuje najgorzej. Także to ja nie wiem, od czego zacząć po prostu, bo tak się powoli, wiesz, zauważy, dostrzega, ciągle komunikuje, on jest jakby uważny, no to jest inna sytuacja, ale zdarzyło się kilka takich kwiatków mieć w życiu, że po prostu było fajnie i było przez 20 lat super i w wieku 60 po prostu wyładowali się. Na przykład, wiesz, wyobraź sobie sytuację, że ktoś otwiera oczy i nie może się ruszyć. No tak. No nic, myślę, że tak wygląda śmierć. No właśnie dzisiaj nawet też o tym chwilę rozmawialiśmy z Izabelą o pacjentach i powiedziała też, że jak jesteś już taki mega dojechany, to może budzić nawet twoją wdzięczność do życia, bo wtedy każdy dzień to jest cud. Cud, że jeszcze żyjesz. Tak. Ja myślę, że jakby prowadzę dziennik wdzięczności, ja na przykład zdarza mi się prowadzić, tylko że ja prowadzę go tak na przyszłość. W sensie, że rano wypełniając, jakby dziękuję za rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły. No i tak na cały dzień. Ciekawa praktyka, no. Dlatego, że twoja podświadomość nie ogarnia czasu. Więc jakby ty już przyciągasz rzeczy, co się może wydarzyć. I wiesz, to śmieszna sytuacja. Na przykład byłem na wakacjach i kilka razy go prowadziłem, a kilka razy nie. Po prostu jakby jakoś tak się wymknęło, po prostu Franek wstał i jakoś tak zapomniałem. I jedną z pierwszych rzeczy to oczywiście byłem zimą na Cyprze i pogoda była kluczowa. Jest fajna pogoda, sobie zwiedzisz, pojedziesz, będzie fajnie. Będzie padało, sobie nie pojedziesz. I w dni, które w ogóle wypełniałem dzień przynosi, że dziękuję za piękną pogodę i tak dalej, po prostu nie padało. Jak zapomniałem, to padało. To po prostu, nazwijmy to przypadek, ale po prostu było zabawne. I w ogóle polecam tego praktykę, fajna jest. Jak chcecie po prostu więcej wiedzieć, to się do mnie dozwijcie, to wam powiem więcej co i jak. I w większości dni się staram to robić, ale fajna praktyka to na przykład, jak ktoś wypełnia taki dziennik wdzięczności, że dziękuję na przykład za to, co się wydarzyło. Na przykład wstałeś rano, już masz jedną rzecz oznaczoną, przeżyłem. I w ogóle teraz dzień leży. Jakby, super. Wiecie, ile osób na świecie nie ma takiej możliwości, jakby wypełnić tego przeżyłem? Umarło wieczorem albo rano. No to już wtedy nic nie wypełnisz, nie? No smuteczek, więc jest naprawdę już jakimś... nie wiem, ile osób ginie, jaki to jest procent w skali świata, no ale tam każdego dnia tych osób jest trochę mniej. Abstrahując od tego... Pamiętam statystykę tylko dotyczącą samobójstw. Co 40 sekund. To dużo, to rzeczywiście. A dzisiaj rozmawialiśmy z Michałem o temat po prostu, ile osób w roku ginie pożarem przez rekiny. I że jest bardzo mała szansa, bo jest to mniej więcej 5 osób rocznie, a słonie zabijają 100 osób rocznie, a węże 100 tysięcy ludzi rocznie. Who's the boss? No wiadomo, że jest. Myślę, że moko pająki jeszcze więcej, a komary możliwe, że jeszcze więcej niż węże. Węże 100 tysięcy ludzi rocznie, to jest dość dużo. Jest też trochę więcej węży pewnie. No. Niż rekinów na pewno. Zwłaszcza w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Tak. Kto trzymał w domu rekina? Idąc dalej, a to myślę, takie węże wtrzymane w terrarium zabijają. Podejrzewam, że część na pewno. O kurde, mocne. Kupisz sobie węże, jest fajnie, on cię zabije. No cóż. No, mocny temat. Wracając do tematu komunikacji z ludźmi, nie z wężami. Mhm. Kilka rzeczy, moim zdaniem, jest tutaj kluczowych, żeby po prostu zdrowo funkcjonować w gabinecie. I ja myślę, że dużo osób tego nie przestrzega. A to jest tak, pierwsza rzecz jest taka. Jedna z rzeczy ważniejszych. To jest jedna z rzeczy, która powoduje, że z rodziną się pracuje trochę gorzej niż z ludźmi, których nie znasz. Jest taka, że w terapii dużo bardziej powinno zależeć osobie, która jest pacjentem. Jeżeli terapeucie zależy bardziej niż pacjentowi i to ty jesteś jako osobą, która go namawia na terapię, to niestety to coś jest nie tak. Brzmi to jak duży problem, jeśli chodzi o w ogóle BHP, jakieś terapeutyczno, nie wiem, emocjonalno-energetyczne i po prostu to się źle skończy. No wtedy obie osoby w tej relacji powinny przemyśleć swoje zachowanie. Tak, dokładnie. Ta osoba powinna po prostu siedzieć sobie w domu i poczekać, aż będzie taki dzień, że jednak będzie chciała się na fizjoterapię. Myślę, że prędzej czy później on może przyjść. A ta druga osoba, która bardzo namawia kogoś, powinna iść na swoją psychoterapię. I wtedy będzie tak. Załatwiony temat. Więc to jest, słuchajcie, super proste. Myślę, że nie ma co tego rozwijać. Temat jest oczywisty. Drugą rzeczą, którą ja na przykład z swojej praktyki wyciągnąłem i po prostu już tego nie robię, bo zdarzyło mi się to robić, to jest unikanie pewnych takich kluczowych słów na terapii. Mhm. Te kluczowe słowa to jest na pewno, zawsze i nigdy.
Tak. Bo nie wiemy po prostu, że ktoś mówi, że nie, to nigdy nie może być przyczyną. No i bam, jest to, nie? Na pewno uda nam się coś zrobić, bam, no i się nie udaje, no nie? Zawsze z tym pacjentami jakby jestem w stanie jakby ich wyciągnąć. No i się okazuje, że nabył ten magiczny moment, że nie jesteś, to nie? I pacjenci po prostu, no nie wiem, być może mogą być tacy roszczeniowi z tego powodu, albo daliśmy nadzieję złudną, niepotrzebną, się napalili, się nic z tego nie wyszło. I nam też jest smutno, bo po prostu obiecaliśmy komuś i nic z tego nie wyszło, więc to też jest coś, o czym po prostu warto pamiętać, bo wystarczy tych słów nie mówić i ktoś może być ok, no dobra, ale jak tego pacjenta nie utrzymam przy sobie? No choćby to, że wytłumaczysz mu, jak możesz pracować z jego tematem i powiesz, że ok, jakby sprawdźmy, dodajmy sobie 3 spotkania na to i zobaczmy, czy idę w dobrą stronę, a jeżeli nie, to wtedy podejmiemy wspólnie decyzję, co robić dalej. Czy kontynuować to pomimo tego, że te efekty nie są aż tak, jak powinny być, ale gdzieś tam światełko w tunelu się pojawiło, czy może po prostu zrezygnujmy i wyślę panią do kogoś innego, albo na dalszą diagnostykę, albo może do innego specjalisty i dużo różnych możliwości jakby tutaj jest. Tak, tak, tak. No właśnie ja też pamiętam, że jak zaczynałem pracę, to niestety czasami sypałem jakimiś takimi pewniakami i zdarzało mi się pacjentowi powiedzieć coś w stylu, że spokojnie, prosty temat, 3 wizyty, będziemy to mieli z głowy. Tak. I niestety kilka razy właśnie mówiąc coś takiego, później się okazało, że po 3 wizytach w ogóle nie było żadnego efektu terapeutycznego. Co prawda jakoś szczęśliwie nie trafiłem też wtedy na nikogo takiego bardzo roszczeniowego, po prostu mi było mega głupio i tak się z tym źle czułem, więc teraz, co jest też ważne, bo często, z kolei znowu na szkoleniach, jak rozmawiamy na ten temat, gdzieś w przerwach, to często mówią niektórzy kursanci, że no ale pacjenci oczekują tego, żebyśmy im powiedzieli, ile to będzie trwało. Tylko no znowu, nikt nie wymaga od nas dokładnej liczby, żebyśmy podali, że słuchaj, 3 wizyty albo równo 5. Tylko pacjenci raczej oczekują przez to jakiejś informacji zwrotnej na temat tego, że my w ogóle mamy jakiś plan, że w ogóle wiemy, co robimy. Że to nie jest spontanicznie podejmowane co spotkanie. Tak, że mamy jakiś plan, że mamy jakieś doświadczenie w tym temacie i wiemy, że mniej więcej takie dolegliwości leczy się w kilka spotkań albo kilkanaście spotkań, więc tutaj komunikacja pod tytułem, przynajmniej ja to zazwyczaj jakoś tak przedstawiam, kiedy pacjenci pytają, ile to potrwa, więc mówię, że pacjenci z dosyć podobnymi problemami, na przykład no, przeciętnie potrzebowaliśmy tyle i tyle gdzieś tam spotkań, żeby sobie z tym tematem poradzić, ale że nie wyciągnął ode mnie żadnych stałych pewników, bo każdego organizm jest trochę inny, każdego sytuacja tak naprawdę jest zupełnie inna i to, że kogoś też bolał bark teoretycznie z bardzo podobnego powodu, nie znaczy, że to jest dokładnie to samo. Tak, objawy więc, mogą być podobne, ale przyczyna może być inna. Dokładnie, może być zupełnie inna i już jakby dobrze wiemy z praktyki, że tak jest, no ale to też potrzebowaliśmy na to pewnie kilka lat, żeby na własnej skórze się tutaj o tym przekonać. Więc raczej dobrze z pacjentowi nakreślić jakiś nasz plan działania i po prostu wtedy ci pacjenci jakby z automatu czują się lepiej, bo już są jakby tutaj zaopiekowani, wiedzą, że trafili na specjalistę, który ma doświadczenie, wie co będzie robić i że ma po prostu na to jakiś pomysł. I jeśli nie składamy nikomu żadnych pustych obietnic, to wtedy jesteśmy my w porządku i z pacjentami w ogóle zawsze jak jesteśmy szczerzy, to jest okej. Ja właśnie widzę, jak zacząłem ludziom tłumaczyć jakieś takie założenia krótkoterminowe, co my będziemy robili, jakiś cel, plan terapii i takie długoterminowe na, nie wiem, 3 spotkania, 4 w przód, że nasz plan jest taki, żeby poprawić pracę tego i tego, na wizycie numer 1 będziemy pracowali z tym obszarem, na wizycie numer 2 będziemy pracowali tak, na 3 prawdopodobnie coś takiego, na 4 sprawdzimy sobie, czy te wizyty miały sens i wtedy podejmiemy sobie jakby kolejny etap. Jakby w zależności od tego, co się wydarzy, no nie? Oczywiście on jest... On jest płynny pewnie. Tak, on jest płynny, bo się może wydarzyć coś takiego, że masz jakiś plan, ale ktoś się skontuzjował, bo nie wiem, miał jakieś zawody, wydarzyło się coś niefajnego, więc po prostu musisz zmodyfikować to do jego życia. Tak. Albo po prostu zachorował i
przyszedł do ciebie po prostu po antybiotykoterapii, po silnej infekcji, więc się okazuje, że kurde, jakby znowu trzeba coś innego zrobić, żeby go wyprowadzić z tego. A czasami nawet w drugą stronę. Możesz zakładać, że coś będziesz musiał robić, a się okaże, że po pierwszej wizycie jakby już ten krok masz za sobą. Dokładnie. Bo rozwiązałeś coś, co było jakby istotniejsze niż ten kolejny krok. Nie? Więc dobrze jest mieć pewnego rodzaju gdzieś tam pomysł, szkic, ale też go się nigdy nie możemy trzymać tak w 100%. Dokładnie, więc po prostu tak, ale taki plan, ja widzę, że ludzie tego wymagają, ale ja też lubię po prostu jakby, jakby po pierwsze budujemy jakby taką, że jesteśmy specjalistą, jakby markę dość mocną swoją, pozycję, dzięki czemu pacjent czuje się jakby, że trafił w dobre ręce, jakby większe zaufanie do nas wzrasta. I z automatu po prostu mamy plan na to wszystko. Więc zapisujemy sobie, prowadzimy kartę i jest i fajnie. I mnie na przykład bardzo mocno tak jakby ustrukturyzowało to, jakby odkąd zacząłem pracować neurodiagnostyką, to też mi tak jakby otworzyło, że okej, mamy etapy numer 1, 2, 3, 4, spełniam sobie pierwszy, do drugiego, spełniam drugi, spełniam do trzeciego. I trzeci załatwiony, pacjent wraca na trening i jest w ogóle rewelacja. Tak jest. Okej. Myślę, że moglibyśmy też w ogóle o jakichś granicach porozmawiać, takich wyznaczanych, powiedzmy, tego, czego pacjent też może w ogóle od nas oczekiwać, a czego nie powinien. Nie? Więc tutaj mogą być na pewno, mi się też od razu zawsze kojarzy taka sytuacja, po której przestałem na przykład też pacjentom dawać jakiś swój prywatny numer telefonu albo gdzieś tam szeroką możliwość odzywania się do mnie w jakichś takich celach, powiedzmy, do diagnozowania czegoś i tak dalej poza godzinami pracy. O tym już prawdopodobnie kiedyś mówiłem, ale taka sytuacja wydaje mi się dosyć skrajna, że pacjent do mnie dzwonił gdzieś około drugiej w nocy. Czy przed drugą w nocy. Ja oczywiście miałem telefon wyciszony, więc nie udało mu się dodzwonić, więc próbował kilka razy i napisał mi SMS-a z pretensjami, dlaczego ja nie odbieram, a jego bolą plecy. I nie wie, co ma zrobić. Więc po tej sytuacji przestałem się tym numerem telefonu dzielić i z tym pacjentem generalnie od razu z automatu skończyłem gdzieś tam współpracę. I też wtedy do mnie jakby to dotarło, że my też powinniśmy dla siebie wyznaczyć jakąś taką mocną granicę tego, kiedy my tak naprawdę pracujemy, a kiedy nie. Bo jeśli się tą pracą zajmujemy 24 godziny na dobę i jeszcze pacjentom odpisujemy po prostu leżąc w łóżku już przed pójściem spać i po prostu rano wstajemy, pierwsze co robimy, jeszcze nie dotarliśmy do toalety i już odpisujemy na wiadomości, każdemu tam próbujemy zdiagnozować jego dyskopatię, to no niestety dla nas to nie jest dobre, bo w ogóle w żaden sposób tego już nie rozdzielamy. Jakby takie, no sztywno się nie da, pewnie też o temat na osobną dyskusję, nie da się mocno oddzielić pracy od życia prywatnego, no bo to też jest gdzieś tam część życia. Część życia, nie? Ale no powinniśmy wyznaczyć jakieś takie granice, co jest dla nas okej, a co nie. No pewnie nikt z nas sobie nie wyobraża tego, że może zadzwonić do stomatologa o 23 i powiedzieć, że ząb już jest super, ale teraz to boli mnie inny po drugiej stronie i co robimy, nie? Więc w ogóle wygląda jak absurd, a w fizjoterapii mimo to jakby to się w ogóle zdarza. Tak, znaczy wiesz co, ja myślę tak, ja mam takie zdanie, że w ogóle ja niedawno zobaczyłem, że mój numer wisiał tak długo na Instagramie. Po prostu on jest, moim zdaniem mój numer ma po prostu prawdopodobnie kilka tysięcy ludzi. Nikt do mnie nie dzwoni. To jest w ogóle mega ciekawe, nikt do mnie nie dzwoni, ewentualnie zdarza się, znaczy wiesz, bardziej nie mówię w kategoriach, nikt do mnie nie dzwoni, jeżeli mi po prostu przeszkadza, że dzwonią rano, czy dzwonią wieczorami, zdarza się, że zadzwonią, zdarza się, że odbiorę, albo na przykład, jeżeli ja nie odbiorę, to nie zadzwonią na recepcję, albo napiszą do mnie maila, albo wiadomość, więc w ogóle super kulturka, natomiast mi się wydaje, że mam super ustawione po prostu ogólnie granice, w sensie co można, czego nie można, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć, co ja mówię. Ale to jest ciekawe, wydaje mi się, że to jest po prostu ustalanie granic ogólnie. Więc jeżeli ty, mi się wydaje, że ty możesz mieć ustalone granice albo nie, i jeżeli nie masz, to prawdopodobnie one kuleją i w twoich relacji, i gdzieś z współpracownikami, i z żoną, i z rodzicami, i po prostu ze wszystkim. Także jakby nie pełnisz określonych ról, to po prostu to wszystko jest zaburzone.
Tak, generalnie jeśli ty sobie sam nie ustalisz jakichś granic, to ludzie ci je ustalą, tylko będzie bardzo ciasno. Tak, no ustalą po prostu, oni ustalają twoje granice, ustalają swoje granice, znowu każdy ustala swoje granice. Ty sobie nie ustalasz, więc po prostu się okazuje, że i granica tam zostaje bardzo mało miejsca, nie? Tak, zostało mało miejsca. Więc to moim zdaniem jest super ważne. I jakby warto się przyjrzeć temu, bo ten tekst po prostu twój, kiedyś jak mieliśmy wspólnego kolegę, ja nie pamiętam teraz w ogóle imienia, ale aha, to było znaczyło tak, że on tam narzekał na swoich pacjentów i ty mówisz, masz taki pacjent, na jaki zasługujesz. Tak każesz? Tak. Maciek to chyba on Maciek. Mówi. Maciek, tak, Maciek to był. Nie wiem, czy Maciek żyje. Jakby, o Jezu, mam nadzieję. Ja w ogóle zginął, no, jakby wiesz, jakby trochę był tak, w przestrzeni tak, internetowej, publicznej i nie ma go. Więc nie wiadomo, co się mam stało. Mam nadzieję, że się nie wypalił zawodowo. Też mam nadzieję, był mega spoko kolesiem, ale rzeczywiście moim zdaniem miał problem z tymi granicami wyznaczaniem. Na pewno i tak. Ci pacjenci po prostu chodzili mu na głowę i on zawsze na nich narzekał po prostu. Mm-hmm. I ja na przykład na swoich pacjentów nie narzekam. Wydaje mi się, że oni są bardzo fajnymi ludźmi. Z większością mógłbym się pewnie spotkać i po prostu pogadać face to face na jakieś prywatne tematy. Byłoby fajnie, bo w gabinecie nie było na to czasu, a są po prostu ciekawymi ludźmi. I po prostu jakby to jest jakby ustalone, ale rzeczywiście, jeżeli po prostu nas pacjenci denerwują coś, to znaczy, że jest jakiś taki temat, który ja mógłbym przepracować u siebie po prostu, bo jakby to cały czas rezonuje ze mną z jakiegoś powodu. No tak, jest gdzieś, znaczy ostatnio się spotkałem z takim zdaniem, nie wiem w sumie jak ty się do tego odniesiesz, że to, co nas denerwuje u innych ludzi, to są też zazwyczaj nasze własne problemy. 100% moim zdaniem. Okay. Znaczy mi się to też wydaje bardzo, bardzo logiczne, tak, że tak jest. Tak, ja bym to przyłożył rzeczywiście i dzięki temu, bo oczywiście wydaje mi się, że większość z nas ma taką motywację, że chciałoby się rozwijać w jakiś sposób w sferze prywatnej, w sferze zawodowej i teoretycznie jakby że trafi do nas coś, co po prostu z nami zarezonuje i po prostu wyprowadzi nas z równowagi, wybije nas z jakiegoś rytmu, to my tak naprawdę w dłuższej perspektywie czasu powinniśmy być wdzięczni za tą sytuację, bo gdyby nie ona, to bym nie wiedział, że jest coś do poprawienia. Mhm. Bo czasami po prostu my nie wiemy, jakby chcielibyśmy być lepszymi ludźmi, ale nie wiemy, czego zacząć. No to mhm. tego zacząć, że po prostu właśnie na przykład to, co fizjoterapeutów super denerwuje, ja w ogóle nie mam z tym kompletnie żadnego problemu. Mhm. Temat jest dla mnie, czasami jestem nawet zadowolony, że mi się pacjenci na przykład odwołują. Bardzo rzadko moi pacjenci odwołują się, wiesz, jakby od razu, że teoretycznie potwierdzili wizytę w środę, a w czwartek ich nie ma. I mi to po prostu jakby zlewam temat. To się dzieje super rzadko, natomiast wydaje mi się, że to nie jest tylko problem pacjentów, bo jednak ludzie, jakby wiesz, badania pokazują, że ludzie nas szanują, mhm. mamy duże zaufanie, więc pytanie jest takie jakby, no nie wiem, jak to zabrzmi, ale trochę, co jest nie tak z tobą, mhm. że to się po prostu dzieje, no nie? Aha. Ja wiem też, pracując w nurcie psychosomatycznym, oczywiście cenię swój czas, żeby nie było, nie jestem jakoś super tani. Natomiast jak się coś takiego dzieje, to czynników może być nie tylko dlatego, że ludzie jakby zapomnieli o nas, tylko na przykład oni się na przykład boją, że coś na terapii wyjdzie. Po prostu nie są mhm. gotowi na terapię. No tak, i po prostu jakby już chcieli wyjść i po prostu stwierdzają, kurde, wczoraj potwierdziłem, dzisiaj po prostu nie pójdę, nie dam rady, wiesz, jakby rozchorowałem się cokolwiek, więc przemilczę po prostu, jakby udam, że nic się nie wydarzyło, nie? Jakby, tak. Bo jest już za późno, no i po prostu tak się może dziać po prostu. A my się od razu, wiesz, jakby burzymy na tych pacjentów, od razu automatu ich wrzucamy na czarną listę. A oni po prostu tak naprawdę głęboko w głębi siebie, jakby nie chcieli nas urazić w sensie. No ja zakładam, że raczej nikt nas nie chce urazić, bo skoro do nas się zapisuje z jakiegoś powodu, to raczej ma taką potrzebę zrobienia czegoś ze sobą na jakiejkolwiek w sumie płaszczyźnie, no bo jak się decydujesz robić coś ze swoim ciałem, no to gdzieś tam i tak masz za tym potrzebę po prostu czuć się lepiej, nie? Czyli zrobić coś dla siebie, coś w sobie zmienić. Więc skoro to robisz i finalnie na końcu no coś pójdzie nie tak, to nie dlatego, że siedzisz w domu i myślisz, ten Maciek to jest jednak jakiś zgret, walić go, w ogóle nie idę tam, nie? Tylko tak, ale naprawdę coś musi takiego być albo w tobie, albo jakiś po prostu przypadek. No, ostatnio też miałem kilka jakby takich feedbacków, że na przykład no, pacjent miał stłuczkę, jadąc na terapię. Ale na przykład, to był ten poniedziałek, że tam trzy osoby chyba wykreśliły dzisiaj, bo po prostu wypadek, potrącenie psa, co się wydarzyło. Tak, tak, tak. Ale na przykład pytanie jest takie, czy ty tego dnia, jak myślimy tak, chciałeś się pracować?
Wiesz co, generalnie to chciało mi się, ale też jak się dowiedziałem o tym, że oni nie przyjadą, to jakby miałem takie, okej, i tak mam jakby inne rzeczy do zrobienia, więc zajmę się tym, co mam faktycznie do zrobienia i tyle, nie? Bo mi się takie rzeczy jakby w ogóle zero miałem jakieś z tym spiny, bo pamiętam, że nawet siedzieliśmy właśnie wtedy tam z Izabelą i ona też już od razu tak, i co, wkurzyłeś się? Ja tak, nie, w ogóle, zero. Ja mam podobnie, natomiast oczywiście zakładam sobie też taką sytuację, że może ktoś to wyprowadzi, bo jednak, znaczy kilka rzeczy. My mamy też taki problem, wydaje mi się, że mamy super często podniesione ego takie, wiesz, wywalone do góry na maksa. I sytuacja taka, że coś się wydarzy i kurde, ktoś mówi, kurde, nikt mnie nie szanuje, szanujmy go czasem, teraz mu docisnę go, to jadę mu. Więc warto też pomyśleć nad tym, bo rzeczywiście może gdzieś jak te ego tak jakby jest troszeczkę takie mniejsze, rozpuszczone, to jest nie wyprowadza z równowagi. A dwa, mi się takie rzeczy dzieją najczęściej wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, patrzę sobie cały dzień pacjentów, okej, trochę nie oszacowałem tego, bo wróciłem ze szkolenia, nie byłem super zregenerowany, jeden dzień to za mało, patrzę na ten cały dzień pacjentów, zapisane 8 osób i mówię, ale jakby tak się dwie osoby w środka wypadły, to ja bym sobie zrobił kawkę, medytację sobie strzelił, ale byłoby super. No i po prostu, cyk, i 2 godziny wolnego, cudownie. Nie wytłumaczę mechanizmu, jak to działa. Natomiast ale faktycznie tak jest. Czasami wrzucam takie sytuacje na story, to zaraz ludzie piszą, mówi, kurde, Patryk, mam tak samo, w ogóle co za akcja, prawo przyciągania, siła podświadomości i tego typu rzeczy. I nawet czasami, słuchaj, zapisuję pacjentów na przykład ciągiem, po prostu mówię, dawaj, 9 wizyt po kolei. Ola tam mnie patrzy, mówi, wow, ale będzie ostrym wizyt. Ci, co nie potrzebuje, ktoś wypadnie. To, co potrzebuje najmniej. I gdzieś tam z początku dnia albo z środka, żeby po prostu zrobić przerwę. Był czas na regenerację. Jest, no. Tak. Więc pomyślmy o tym, bo ja widzę na przykład, jak śledzę dużo fizjoterapeutów, bo i neuroklowicze sobie oglądam i gdzieś tam znajomych, to po prostu ten temat wypisywania się na to jest po prostu ludziom damasz tam, wiesz, tak, tam jeździ to tak. I do przemyślenia temat jest, żeby z innej perspektywy na to spojrzeć trochę. Bo mi się to zdarza super rzadko. A jak się zdarza, to po prostu się cieszę, bo zajmuję się po prostu inną rzeczą i jest okej. Okay. A ktoś na przykład, nie wiem, a może po prostu ma za niskie ceny i rzeczywiście może ludzie po prostu stwierdzają, że a dobra, 9 tych w tą stronę czy w to, po prostu następny raz się zapiszę. Okej. Okay. No może no, tak być. Też może tak być. No, nie tak, tak, tak. My czasami nie bierzemy pod uwagę, mamy po prostu swój tok rozumowania, jeden, i nie bierzemy pod uwagę, jak myślą inni ludzie, a ludzie myślą kompletnie inaczej. Mhm. Nawet przez głowę na nie przyjdzie na przykład to, jaki ktoś ma tak. sposób rozumowania. I co on sobie tak naprawdę pomyślał, robiąc tak. jakieś dane działanie. Albo na przykład, to jest ważne, na przykład, żeby ustalać granice z pacjentami. My musimy na początku wiedzieć, po co oni do nas przychodzą. My nie mamy pojęcia, jaka jest ich motywacja. Tak. Po prostu, że mi się wydaje, że on przyszedł, bo go boli, no nie? Ale on się może w ogóle okazać, że kompletnie nie, że on nam część rzeczy powie, część rzeczy nie powie, więc jakbyśmy chcieli ustalać granice, to my na początku powinniśmy wiedzieć, co my w ogóle mamy do zrobienia z tym pacjentem. Czego on nas oczekuje. A wydaje mi się, że dużo osób nie pyta nawet o to, bo nie chodzi mi o to, co panią boli, jaki jest pani największy problem, tylko po co pani to kurna jest i marnuje mój czas? No żartuję, mocno, wiem, żartuję wiem. Oczywiście. Tak. Nie, że po prostu jakby, jak ja mogę najlepiej pani pomóc tą godzinę i o co chodzi? Dokładnie. I tutaj znowu chodzi czasami o to, że jeśli się gdzieś rozminiemy w tej komunikacji i pacjent nam co prawda powiedział jedno, ale oczekiwanie ma trochę inne, bo teraz znowu to jest trochę skomplikowane, ale często zauważyłem, że ludzie do pewnego momentu o niektórych rzeczach za bardzo trochę nie chcą na przykład powiedzieć, bo nie wiedzą, jak my na to zareagujemy. Mogą być nauczeni z innych miejsc, z jakichś innych konsultacji, że niektóre rzeczy są przez jakieś, nie wiem, czy w ogóle nasze, czy medyczne środowisko, jakkolwiek, nie? Nie są do końca traktowane poważnie. I na przykład to pytanie o stres i o emocje zauważyłem, że często jakby jest takim game changerem, bo ktoś mi opowiada o tym, że tam, nie wiem, no bolą go plecy, bark, cokolwiek. I ja zadaję takie pytanie, czy aktualny stan taki emocjonalny, jakiś stan natężenia stresu w danym momencie, kiedy boli, czy on tutaj odgrywa jakąś rolę?
czy widzi jakąś korelację między tym, co się dzieje w głowie, a co się dzieje w ciele. I dużo osób ma nagle takie, oh, no tak, i w ogóle jakby zmienia ton głosu, zmienia jakby w ogóle rozmowę na temat tego, co tak naprawdę jest celem tej terapii. Więc tak akurat powołałem się tutaj na emocje, ale to mogą być też pytania na jakiś inny temat. Mhm. Czasami pytania o te aspekty takie trzewne, trawienne, tak, mogą tutaj być jakimś takim ważnym graczem. Pytania na przykład o to, czy dolegliwości danego pacjenta, pacjentki, bardziej pacjentki, są związane z cyklem menstruacyjnym na przykład, czy jakimś w ogóle hormonalnym. Z kolei u facetów też hormonalne jakieś tematy też tutaj są ważne. I one nagle potrafią zmienić w ogóle bieg rozmowy i w ogóle jakby takie nastawienie pacjenta. On już taki jest trochę mniej sztywny, bo widzi, że może o czymś z nami porozmawiać, co jest dla niego naprawdę ważne. Zaśmiałam się z tym cyklem hormonalnym, tak, bo nie wiesz, to moi pacjent no. Ostatnio pracujemy sobie wisceralnie, ale też psychosomatycznie i pytam się do niej, jak tam? Ona mówi, kurde, Patryk, w ogóle super, znaczy przyszedł tematem w ogóle innym, ale mówi, super w ogóle, mój cykl menstruacyjny dopasował się do pas księżyca. I wczoraj się z Błażejem śmialiśmy, że... Widocznie tak, dla niej to jest ważne. Tak, dla niej to było fajne, bo nie, bo on był super nieregularny. Okej. Okay. A wiesz, księżyc pracuje regularnie. Księżycowy. Księżyc pracuje regularnie, po prostu wiesz, super. Raz w miesiącu jest pełnia i tak dalej, więc po prostu ona w tym czasie też jakby widzi po prostu, że kurde, super regularne, nie prowadzi tam sobie wyliczenie, więc to rozbawiło mnie to. Tak, i to jest fajne. Znaczy, to jest moim zdaniem idzie do przodu, gdyż po prostu ludzie mogli nie wiedzieć, z czym mogą do nas przychodzić mm-hmm. jako specjalistów pracy z ciałem. I to też jakby informuje nas, że to prowadzenie wywiadu jest kluczowe. Oprócz tego, żeby wyciągnąć, co ci ludzie o nas by chcieli, wtedy możemy ocenić, czy to jest w ogóle możliwe do realizowania, czy nie, bo się tak. może okazać, że kurde, wie pańca jakby. No, koniecznie, bo ktoś na przykład, nie wiem, chodzi o prosty temat, mówi, że ma problemy zwyrodnieniowe. Czy z tymi zwyrodnieniami da się coś zrobić? No to mówisz, nie za bardzo, no nie, jakby, mm-hmm. a być może nawet jeżeli tak, to pytanie jest, czy pani ma tyle czasu trenować, no nie? No. Ale i na przykład może chodzić o to, że nie chodzi o to, żeby odzyskać pełen zakres ruchu w tym biodrze, tylko żeby na przykład, nie wiem, odsunąć ontoprotezę, albo żeby po prostu nie bolało. I wtedy mówisz, okej. Okay. Albo żeby po prostu poprawiła się jakoś funkcja, nie? Żeby tak. mogła sobie trochę dłużej pochodzić, porobić dokładnie. Różne rzeczy, nie? Więc to jest jakby też ważne, żeby komunikować, mm-hmm. żeby po prostu ludzie potem nie czuli się zniesmaczeni, że ale zrobimy RTG na dary zwyrodnienia. A ty mówisz, ale panią nie boli. No ale to nie jeśli chodzi o mnie o ból, to chodzi o mi zwyrodnienie po prostu. Tak, a czasami są sytuacje, kiedy my jesteśmy w stanie pomóc do pewnego momentu. Mhm. Na przykład, czyli jeśli ktoś ma, no powiedzmy znowu jakieś zmiany strukturalne w obrębie biodra i one są na przykład bardzo duże i funkcja się gdzieś poprawi do jakiegoś tam poziomu, no ale w trakcie, kiedy będzie robić jakiś hardkorowy wyprost na przykład, będzie boleć. Mhm. No i ktoś może tak powiedzieć, ej, no ale to do biodra tak naprawdę dalej mi nie działa, bo tak jest. No to my też możemy jakby zaznaczyć z góry, że pewnie uda nam się częściowo coś odzyskać, ale nie liczyłbym na to, że tam będzie po prostu wszystko jak u 15-latka, nie? Tak. Tu poruszyłeś temat szczerość. Tak, i dokładnie. I prawda, no nie? Jakby żeby po prostu też nie mydlić w tym oczom, tylko mówić rzeczywiście jak jest realnie po prostu i ewentualnie, wiadomo, medycyna to nie jest zawsze 2 do 2, mhm. znaczy to nie jest 2 plus 2 to jest 4, to może być 5, a to może być 7, a to może być 3, więc po prostu też obserwacja, bo się może okazać czasami rzeczy, które pozornie są nie do zrobienia. Pod tym kątem, że jeden lekarz mówił, że będzie pani z tym bólem do końca życia, drugi mówi mhm. to samo, trzeci mówi, że trzeba się przyzwyczaić i ty nie wiesz i może rzeczywiście tak jest, ale się okazuje, że pierwsza, drugie, trzecie spotkanie i to idzie do przodu i się okazuje w tym momencie, że hej, nie ma problemu, nie ma bólu, mimo tego, że zmiana jakaś tam dalej tak, jest. Tak, i z tym, że po prostu zawsze lepiej jest się zaskoczyć pozytywnie niż negatywnie. Nie? Więc po prostu jakby to nie brzmiało, po prostu praca z ludźmi jest to pewnego rodzaju eksperymenty. Mhm. Wiem, że to nie zabrzmi dobrze, ktoś powie, jak to eksperymenty, testowanie na ludziach, o tak. Ale to są eksperymenty jakby takie... W tym sensie, że u każdego, każdy jest na tyle tak. unikalny, że nie jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć tego, jak potoczy się dana terapia i jakie tak naprawdę będą jej efekty. Natomiast jakby dobry terapeuta ma to do siebie, że ten eksperyment jest obarczony małym ryzykiem, bo najgorszym ryzykiem w większości przypadków jest to, że po prostu... Że będzie gorzej, nie? Nie, właśnie nie będzie gorzej, tylko po prostu to nie pójdzie do przodu, nie? Czy jakby terapia będzie stała w miejscu, no bo jakby jest tak, że jeżeli robisz dobrą diagnostykę i rzeczywiście wiesz, że jakby odzyskanie zdrowia to jest jakiś mechanizm małych kroków, to po prostu wiesz, kiedy przestać i ci pacjenci w najgorszym przypadku będą mieli
jakieś pogorszenie dzień, aha, dwa albo okay, trzy, ale w dłuższym czasie nic się nie wydarzy. Tak, tak, tak. No miałem w sumie na myśli to, że też musimy wiedzieć, kiedy czegoś absolutnie nie robić. Nie? Tak. I tutaj też jest bardzo, moim zdaniem, jedna z kluczowych rzeczy, to żeby określić jakby naszą rolę, ale też rolę pacjenta, dlatego że w większości przypadków, znaczy nie w większości przypadków, ale może tak się zdarzyć, że pacjenci będą oczekiwali od nas, że to my jesteśmy takimi, wiesz, robolami, które mamy to zrobić, a on sobie będzie po prostu leżał i pachniał i będzie super. A się okazuje, że my wprowadzamy pewien bodziec i ten bodziec ma być kontynuowany później przez niego pod kątem wykonywania danych czynności, albo być może jakieś zmiany nawyków życiowych, żywieniowych, mentalnych, jakichkolwiek. Czasami niewykonywania jakichś albo rzeczy. Albo niewykonywania, bo po prostu by się może okazać, że dla niego nic nie robienie jest najlepszą opcją. W ogóle z tym nic nie robieniem to jest tak, że nagraliśmy w ogóle o tym podcast jakiś czas temu, więc zerknijcie sobie na autonomiczny układ nerwowy, tam jest głównie o nic nie robieniu. I to jest game changer, no nie? Więc w ogóle efekt... Kurde, jak ja myślałam o naszych badaniach, które mam zrobić i taki, że poczepiasz ludziom po prostu ten sak, który nie działa i oni mają leżeć. Może to leżenie. No kurde. Mi się to kojarzy z tym memem takim, co się gość wybudza i tak mówi: Jezu, jak dobrze się czuję, co mi daliście? A lekarz mówi: pospać, 500 zł. Tak, ale wiesz, co mi się też przypominał historię, na przykład jak ja bardziej pracowałam masażowo, bardziej tkanki głębokie, pierwsze lata swojej pracy, głównie MTG, relaksacja i ludzie po prostu mówili, leżąc, mówią, kurde, więc jakby, a jakby pan nic nie robił, tylko leżał, to by pan też wziął taką samą opłatę, czy połowę tego. Ja mówię, ja mam dużo przesień na dole, mogę rozłożyć kilka leżanek, możecie sobie leżeć. I będę tylko połowę brał, bo chodzi o to, że oni tak idą i mają z głowy, bo ktoś mówi, że idę na fizjoterapię, to jest poważna sprawa, idę na fizjoterapię, więc ojciec opiekuje się dziećmi, mówi, kochani, idź, aby się czuła dobrze i on po prostu przychodzi i wali w kimę. Tak, w pracy też można powiedzieć, że jest sprawa poważna. Tak, idę na fizjoterapię w połowie dnia, no, to jest jakby, tak. Pracujesz w korporacji, oni wiedzą, ok, twoje zdrowie jest dla nas ważne, idź w środku dnia, ten projekt może poczekać, i ty po prostu przychodzisz i kładziesz się spać do gabinetu, bo w domu już wiesz, jak leżysz w domu, to zaraz trzeba coś sprzątnąć, coś tak, zrobić, tak, tak. Burdel, nie mogę tak leżeć, a w gabinecie sztosik. Więc tak leżenie też by załatwiło robotę. Tak, ale jak cię jeszcze ktoś na przykład głaszcze z oliwką, to też jest miło, więc tak, to też można powiedzieć, że masaż też jest super cool. To jest, tylko że wtedy jest drożej. No jest drożej niż leżenie. No. Leżenie, no. Tak. Więc to zależy od twojego budżetu. Od budżetu i od tego, jak bardzo chcesz sobie dostymulować autonomiczny układ nerwowy. Tak, dokładnie. I to jest informacja istotna dla nas, żeby po prostu określać swoje możliwości. Mhm. I bo dużo osób jakby uważa za takich specjalistów, że oni to nie mogą nic zrobić i wszystko w twoich rękach. I przychodzi pacjent i mówi, panie Patryku, jakby jestem ostatni do ratunku. Ja wiem. Tak, ja też jak to słyszę, to mówię, że to już jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka w takim razie. Nie? No, bo chodzi o to, że tak naprawdę my możemy dorzucić, ale potem pacjent musi coś zrobić. To jest bardzo ważne, to jest współpraca i moim zdaniem kluczowe jest to, żeby robić w gabinecie rzeczy, które pacjent nie jest w stanie zrobić sam w domu. To znaczy, że terapia nie powinna polegać na tym, że ktoś na przykład zrobił masaż teraganem, bo to można sam w domu zrobić. Biję teraz do twojej sytuacji z pacjentem, który opisywałeś mi. Aczkolwiek wydaje mi się, że takich sytuacji może być dużo. Gdy ktoś przychodzi, stretching na wizytę jakiś robił po prostu. No takie, wiesz, rzeczy, które po prostu można byłoby zrobić, no szukuj mi się z filmu na YouTubie, no nie? Jakby, no dałoby się zrobić. A my na fizycznie... Czasami ważne jest to, żeby ktoś pokazał ci jak tak, i że akurat tak, ten stretching, nie? Tak. Ale też bez przesady. Ale nie tak, że robisz go na jednej wizycie, na drugiej, na trzeciej, na piątej, tylko na wizycie robisz rzeczy, które pacjent nie jest w stanie sam zrobić w domu, bo masz super wiedzę, jest to trudne do zrobienia, no to ty się uczyłeś, tam uczyłaś tyle lat tego, żeby wiedzieć, gdzie te ręce przyłożyć, w którą stronę poruszać, co po kolei zrobić, ale później te proste rzeczy pacjent robi sam sobie w domu i może się jakoś podzielić, że okej, dobra, to ja zrobię to, a jak wspólnie na wizycie zrobimy to, a później pan będzie robił to, jak pan zrobi to, to będziemy mogli przejść do tego i jakiś taki znowu plan rozpisany na dwie osoby, no nie? Cyk, 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 cyk i jest temat załatwiony. Bo po prostu jakby to jest tekst, który jakby myślę, że już jest mówiony i przeznaczony przez nich do pożygu. A ja dalej nie mam policzonego tego, bo aż, policzmy to. Czyli pacjent się przychodzi raz w tygodniu godzinę, jednocześnie ileś tam godzin nie przychodzi. Kojarzysz, no nie? No. Nie wiem ile. To by trzeba jak było raz w tygodniu? 24 razy 7, razy tak? 7 odjąć o, jeden, no nie? Nie udawajmy, tyle, że tyle będziemy to, nie, tyle to nie. Teraz.
czyli 167 godzin jest. To 168 godzin jest. 168 godzin jest w tygodniu, a my mamy jedno, czyli w 16 godziny możemy iść do przodu, a potem przez 167 godzin po prostu... biec na wsteczny. Biec na wsteczny, tak, super. Więc jest to bardzo mały procent, nawet nie jest 1%, to jest 1,67%. Proszę mnie odliczyć z matematyki, to jest fizjoterapia, tak? Nie, to jest mniej niż 1%. Ale mniej niż 1,68, no tak, bo to dobra. Procenta? Słuchajcie. Tak. Guys. Dobra, nieważne. To jest bardzo, bardzo mały. Mniej niż 1%. Mniej niż 1%. Dużo mniej niż 1%. Tak. Tak. Ale nie pół. Więcej niż pół. Tak, więcej niż pół. Mniej niż 1. Jesteśmy pomiędzy. Słuchajcie, jakby ja dzisiaj cały dzień, nie wiem, jaką ty masz wymówkę, ale ja dzisiaj cały dzień prowadziłem kurs awansowanych młokich, a jest godzina po 18. Tak. No, więc fajnie było, żeby pacjent widział w nas pewnego rodzaju przewodnika na drodze do zdrowia. Czyli my jesteśmy takimi ludźmi, którzy po prostu wiedzą, gdzie jest zdrowie. Tak. Zdrowie jest tam. Come on, zakładaj klapki i idziemy tam. Dokładnie. A jednocześnie to oznacza, że skoro my wiemy, gdzie jest zdrowie, to my tam byliśmy. No dobrze by było. Dobrze było. Więc Krzysiek Hoffman fajną rzecz ostatnio powiedział, że nie chodzi o terapeutów, którzy wyglądają na niezdrowych. O. Że on no może tak wyglądać na zdrowszy od niego. To no może tak się położyć. To jest moim zdaniem super rozsądne. Więc jeżeli my jesteśmy niezdrowi w modelu biopsykospołecznym, to jest bardzo ważne, tak, obowiązujący aktualnie model, to powinniśmy o to zdrowie zadbać, żeby po prostu innym pokazać, gdzie ono jest i jak o nie zadbać. I oczywiście zdrowie, moim zdaniem, to jest pewnego rodzaju taki konstrukt dynamiczny, że po prostu, moim zdaniem, ciężko się utrzymać po prostu tylko tam, tak, ale po prostu możesz tak na chwilę tam spać, jesteś znowu tam spać, ale w większości, w większości dni w ciągu roku jesteś tam. Dobrze by było. Tego wszystkim życzymy. Tak. A jeżeli po prostu nawet tam nie jesteś, to wiesz, co masz zrobić, żeby tam zaraz być z powrotem. I to jest dynamiczna akcja, nie? To jest tak, że trochę czujesz się źle, po prostu potrzebujesz pół godziny pracy z sobą, już tam jesteś znowu, no nie? Dwa dni roboty i już tam po prostu jesteś. I ludziom po prostu też trzeba wtedy wskazywać, więc my jesteśmy takimi przewodnikami, ja wyrażam, że jesteśmy takimi ziomkami w górach, którzy po prostu, wiesz, jesteś w Tatrach, to jest koleś, który był na każdym szczycie. Każdym szczycie. On jest tak, że wstaje, no on może być na każdym szczycie, w każdej porze roku. No, to nie jest problem. I mówisz do niego, ziomek, wyglądasz jak tubylec, powiedz mi, którędy na Kasprowy. I on po prostu pokazuje tam. I jeszcze dokładnie tłumaczy, słuchaj, sytuacja jest taka, idziesz sobie 2 kilometry, potem masz taki dąb, który sam nazwałem, i skręcasz w nim w prawą stronę, potem będzie znak taki, tak, i jesteś tam. Ja widzę się bardziej w ten sposób, a nie jako tragarz, który po prostu, wiesz, przychodzi do ciebie pacjent i po prostu wrzuca ci swoje toboły i mówi, dawaj na Kasprowy. A ty mówisz, idę, panie pierwszy. To nie, to tak nie może tak być. Ale to się dzieje w sytuacji, kiedy mamy nieustalone zasady, kiedy nie wiemy, jak się z tym komunikować, kiedy nie ma planu terapeutycznego i kiedy nieustalonych mamy po prostu cele i nie wiemy, po co ten pacjent przyszedł po prostu do nas i jednocześnie chcemy mu bardziej pomóc niż on sam. Okej, okay. Także udało nam się poruszyć chyba całkiem sporo z tych tematów. Wiadomo, że nie wyczerpaliśmy tego, bo pewnie o każdym z nich byśmy mogli jeszcze trochę poopowiadać. Zdaniem, znaczy też, my możemy mówić z perspektywy swojej. Tak, jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o komunikację i relacje międzyludzkie. Chodziło mi tak generalnie raczej o takie praktyczne rzeczy dotyczące granic w gabinecie. No ale znowu, to one mogą dotyczyć nas względem innych ludzi ogólnie, albo nawet trochę weszliśmy na ten temat, że jeśli w ogóle mamy niepoustalane różne granice, to one nam się będą na różnych płaszczyznach życia gdzieś tam trochę sypać, w tym w pracy. Więc myślę, że ten temat gdzieś tam trzeba będzie pewnie kontynuować. Na pewno go będziemy kontynuować w obrębie Neuroklubu. Więc... Tak, ale bardzo chętnie możemy też jakiś materiał nagrać, jeżeli po prostu są w temacie właśnie komunikacji i powiedzmy jakiś bardziej, może ustalenia granic to niekoniecznie, ale po prostu
założeń, po prostu rozmawiania z ludźmi i na przykład wy macie jakieś problemy, po prostu napiszcie nam o nich w komentarzu, my się do tego po prostu jakoś postaramy odnieść w komentarzu, a jeżeli będzie to jakiś temat, który będzie można poruszyć w kolejnym odcinku podcastu, no to rzeczywiście bardzo chętnie, gdyż te po prostu odcinki są nagrywane dla nas, bo się świetnie bawimy, ale też dla was, bo po prostu podobno świetnie bawicie słuchając tego, więc jak najbardziej. Wszyscy się świetnie bawią. Tak, i o to chodzi właśnie w życiu. W życiu chodzi o to, żeby się świetnie bawić. W gabinecie też, bo ludzie po prostu myślą, że to jest po prostu jakby, że praca i zabawa to są w ogóle dwie różne rzeczy. Praca to jest jedna cała rzecz. Oczywiście można się bawić czasami lepiej niż w pracy, ale to nie znaczy, że w pracy nie można się bawić świetnie. Tak. Ja też się tak zastanawiam, czy na przykład ja jestem taka super dobrą osobą do mówienia ludziom o komunikacji, gdyż po prostu jestem bardzo oschłym człowiekiem, jeśli chodzi o takie tematy. I na przykład ja z pacjentami sobie jeszcze rozmawiam, jest w ogóle fajnie. I mówię, stop. Tyle już starczy. Macie w plecy. Że informacje, które mamy, jest OK? Wystarczy. Jak coś, to ten wywiad jest otwarty, możesz powiedzieć później coś. Ale po prostu teraz mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia, nie? Więc po prostu nie marnujmy czasu i zróbmy po prostu pracę. To oczywiście to nic po 3 minutach rozmawiania, bo daje przestrzeń do wygadania się troszeczkę, ale to bez przesady. Natomiast, o, wiesz co, jest jeden super ważny temat jeszcze, który ja bym się chciał poruszyć, bo myślę, że bardzo krótki. Mianowicie granice. Mhm. I komunikowanie się z ludźmi pod kątem, czy ty jesteście na per pan, czy jesteście po imieniu? U mnie? No. Bardzo różnie. To właściwie zależy od tego, jak się do mnie zwraca pacjent. Dlatego, że przychodzi dużo osób, które gdzieś tam obserwują mnie na Instagramie, na jakichś innych social mediach i tak dalej, więc przychodzą i tak po prostu od razu walą. Cześć Maciek, słuchaj, mam taki problem, coś tam, więc tak od razu jakby płynnie sobie przechodzimy na ty. No ale przychodzą też osoby gdzieś po prostu z polecenia, jest per pan, pani, więc jakby ja zawsze dopasowuję się tutaj do tej drugiej osoby. Mhm, dobra. A na przykład czujesz różnicę w jakimś progresie, efektach terapeutycznych u osób, które jesteście ziomkami i osób, które jesteście na per pan? Czy to w ogóle według ciebie nie ma znaczenia, czy ma znaczenie? Wiesz co, ja akurat nie widzę, no bo też nie jesteśmy jakby takimi, wiesz, nawet jeśli jesteśmy na ty, no to nie jesteśmy też jakby takimi ziomkami gdzieś tam po godzinach, nie? Mhm. Więc wydaje mi się, że konwersacja jest trochę luźniejsza, ale mimo tego jakby wszystkie pozostałe gdzieś tam zasady są trzymane i zazwyczaj jakby nie zauważyłem, żeby to wpłynęło na to, czy pacjenci trzymają jakichś zaleceń, czy się, no nie wiem, właśnie wypisują z wizyt, czy też nie, ja jakoś nie zauważyłem. No bo ja na przykład spotkałem się z tym, że po prostu jakby opinie na temat są różne, typu zostajemy na właśnie, wiesz, jakby tutaj pan, pani, bo po prostu dzięki temu mamy jakby lepsze jakby efekty i ta komunikacja jest, ma jakieś zasady, a z drugiej strony też spotkałem typu przejdźmy od razu na ty, bo będzie nam się lepiej pracowało. Znaczy generalnie zasady raczej są takie, że z taką inicjatywą to może wyjść pacjent raczej niż my. No więc ja się akurat do tego dopasowałem i jak dla mnie to jest okej. Myślę, że też nie chciałbym niczego tak próbować robić na siłę, tak, no bo właśnie. No skoro też się już jakby pokazujemy w różnych miejscach i też często namawiamy innych terapeutów do tego, żeby zakładali swoje social media, gdzieś tam trochę się pokazywali z różnej strony, często też nie pokazujemy się tylko jako fizjoterapeuta, który jest w gabinecie i po prostu tam trzaska terapię, no ale też pokazujemy gdzieś tam kulisy różne ze swojego życia i tak dalej, więc w pewnym sensie tworzy to już jakąś taką więź, ci pacjenci coś o nas wiedzą, więc jakby czują się z tym komfortowo, że są już w naszym towarzystwie, bo nawet jeśli my ich nie znamy, bo jakby nie mieliśmy okazji ich gdzieś tam zaobserwować, no to oni już nas tak. Więc wydaje mi się, że byłaby to przynajmniej dla mnie trochę bardziej creepy sytuacja, gdyby ktoś do mnie przyszedł, powiedział: cześć Maciek, słuchaj, przyszedłem do ciebie tutaj na terapię, już chcę mi opowiedzieć o tym, że widział coś u mnie dzisiaj na relacji, często też pacjenci o tym mówią. Ja bym powiedział, że stop, zaraz, nie jesteśmy kolegami, ja to tutaj, wiesz, pan Macir. Pan Macir, natomiast wiesz co, to jest tak, ja mam bardzo podobnie i rzeczywiście większością pacjentów jestem na pan, pani,
chyba że wyjdą z inicjatywą, żeby przejść na ty, to jakby okej. Okay. Natomiast są takie sytuacje na przykład, że gdzieś mi sam płynnie przychodzi na przykład, nie wiem, dziewczyna do mnie na terapię, jest młodą studentką, 23 lata i ja na przykład jestem pani, a później jakoś tak się złożyło, że wiesz, mówię, Marta, mów serio jak jest. I jakoś tak przeszło, wiesz, jakby płynnie i to się jakby zrobiło na przykład fajne, ale na przykład jestem na perpani i ktoś mówi, że jest w Noru klubie i będzie na spotkaniu. I mówię, no tak. Słuchaj, Baśka. Więc jakby trochę tak w ogóle inaczej, no bo tak, jakby tak, inne relacje, ale to jest jedno z ciekawych rzeczy zaczynać, bo jesteś dużo w social media, mi to się też zdarza coś tam stworzyć, więc tam ludzie na przykład piszą do ciebie, potencjalni pacjenci, panie Maśku, widziałam pana relację na temat stymulacji nerwobłonnego, chciałem się do pana zapisać i ty piszesz, pani Barbaro, tak? Tak. Ja w social media często robię, mówię, Barbaro, albo mówię, hej, nie ma problemu, już się wpisuję. Jakby social media są dla mnie takim, wiesz, jakby Insta jest taki ziomalski. W sensie mi tam ciężko po prostu mieć takie relacje oficjalne, bo on jest sam w sobie w ogóle nieoficjalny. Bo ja też nie nagrywam, trochę tak. Wiesz, nie nagrywam takiej relacji typu, drodzy państwo, jeżeli ktoś z państwa ma problem z nerwem błędnym i chciałby się dostymulować troszeczkę, to bardzo serdecznie zapraszam na elektrymulację nerwu błędnego. No to okej, okay, bo ona pisze, panie Macieju, ja odpisuję, panie Barbaro i wszystko grano. Nie? Ale mówię, słuchajcie, akcja jest prosta. No tak. Jeżeli masz i wiesz, tak by tłumaczę i oni najczęściej, ale oczywiście piszą super oficjalnie, znaczy super, po prostu jakoś oficjalnie, ale ja po prostu często tak skracam ten dystans po prostu od razu, bo to jest social media. Okay. Społecznościówka. Tak, ja myślę, że to znowu może trochę... Znaczy, że to jest okej. Okay. Może to po prostu zależy trochę od jakiegoś takiego naszego nastawienia i... Ty musisz być na pan, bo jesteś poszulić okay. w t-shircie. I no to tak. jest t-shirt, mój jeden z ulubionych t-shirtów, po prostu patrz, gdzie jest znaczek, jest wyłowiony materiał z morza. Zostanu i w dodatku jest z kawiarką, czy może być lepiej? Nie, jest mega super. Więc to nas też interesuje, czy wy jesteście z pacjentami na ty, czy na pani i w ogóle jak się z tym czujecie, czy jest fajnie, czy nie fajnie, więc to też druga rzecz, która jest taką zaczepką dla was, do komentarzy. I myślę, że tym faktem byłoby się dobrze pożegnać, bo już prawdopodobnie ten podcast troszeczkę trwa, więc bardzo dziękujemy za uwagę. Słuchajcie, widzimy się za 2 tygodnie w środę wieczorkiem. Pamiętajcie o tym, że ten podcast możecie słuchać na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube oczywiście i byłoby cudownie, żebyście zostawili znak po sobie pod kątem komentarza, łapki w górę, subskrypcji, a jeżeli słuchacie nas na Apple Podcast, nie mówiłem o tym bardzo, bardzo dawno temu, to tam jest opcja zostaw opinię, recenzję, czy jak zwał, tak zwał, po prostu napiszcie coś fajnego o nas, bo już widziałem, tak. że dawno nie było nic. Ja w ogóle na Apple Podcast nie zaglądam. Ja też, a ludzie z tego korzystają. Wiem, że Spotify trochę wyparło Apple Podcast, bo całkiem dobrze się tam tego słucha, ale na YouTubie, więc gdzie nie jesteście, zostawcie po sobie ślad, żebyśmy widzieli, że istniejecie, bo ja mam wrażenie przez cały prawie rok, że nagrywamy tylko dla siebie, a później jak jest to zestawienie Spotify jest, to się okazuje, że ktoś nas słucha. I ja jestem zawsze w szoku, mówię, wow, mocno. Tak. Jestem numer jeden w podcastach u kogoś. Więc naprawdę to jest super miłe. I chciałbym się być wielokrotnie zaskoczony jeszcze na przykład w następnym roku, w grudniu. Trzymajcie się cieplutko, pa. Ciao.